Xiaomi 12 kontra 12 Pro kontra 12X. Miałem wrażenie, że 12X to będzie jakiś taki ultra dopruty model, ale jednak nie, jest to jakaś wersja budżetowa. Premiera w grudniu 28. No, premiera na papierze, bo oficjalnie dostaniesz pewnie w styczniu albo w następnym miesiącu. Jeśli chodzi o wielkości, no to mamy tutaj 152 centymetry w 12, w 12 Pro 163 cm i w X jest również 152 cm, czyli praktycznie X i zwykła 12 będą miały rozmiary takie same. Dual SIM to jest wszystko to samo. Jeśli chodzi o ekrany, to wersja Pro będzie miała LTPO AMOLED 1 bilion kolorów, 120 Hz Dolby Vision, HDR 10 1000 unit, czyli będzie troszeczkę ciemniejszy, a nie, bo to jest w HMB. 1500 nik pik, w piku 1500. Ok, będzie bardzo jasny. 6,7 cala. Ogromne urządzenie. Wszystkie mają Gorilla Glass Victus, Android 12, MIUI 13, Qualcomm 8450, Snapdragon 8 generacji, 4-nanometrowy. Wersja X będzie tutaj najbardziej taka uboga. Przeważnie te Snapdragony, przepraszam, te najbardziej ubogie wersje są oznaczone jako Lite, tutaj jest jako X. Troszkę to może być mylące. I oczywiście Adreno 650, no dość słabo. Tu jest Adreno 730. UFS 3.1. Ok. Czyli bardzo szybka pamięć. Moduły kamery w zwykłym 50 megapikseli, 1.9 światło, 26 mm wide. I kolejne kamery, 13 megapikseli, 2.4 światło. I kamera telefoto makro, 5 megapikseli, 50 mm. Dual LED, 8K w 24 klatkach na sekundę. Trochę to dziwne, poprzednicy mieli 30 klatek na sekundę. To tak troszkę taki skok w tył. Najmocniejszy model będzie miał 50 na wszystkich. Światło 1.9 i również 1.9 na ultra wide. Nie, to jest telefoto. Nie, 2.2. To trochę tak pomieszali troszeczkę tutaj. 2.2 będzie miało na ultra wide, czyli jaśniej niż zwykły. A ten X wychodzi bardzo podobnie jak, praktycznie identycznie jak zwykła 12. Dual LED, wszystkie mają 8K, 24 klatki na sekundę. 4K oczywiście 60, 30. Selfie kamera. I tutaj się nic nie zmienia. Wszystkie mają takie same parametry, nad czym ubolewam, bo tu powinno być przynajmniej w wersji Pro 4K 60 klatek na sekundę. Nie wiem, czego tego nie ma, czego opuszczają Chińczycy selfie kamera. Myślę, że to jest bardzo ważna kamera i tutaj jest dalej, bez zmian. Głośniki oczywiście stereofoniczne, 24 bity, 192 kHz audio. Tuned by, czyli ustawione przez Harman Kardon. Wi-Fi 6 generacji Dual Band. Infrared port. Będzie miał port podczerwieni i NFC, czyli będziesz mógł sobie przerzucać kanały w telewizorze. Radio nie. USB typu 2.0. Słabo. Szkoda, że nie ma 3.1 albo 3.2. Czemu 2.0? Taki stary port. Oszczędzają. To jest bardzo stary port. Odcisk palca pod ekranem optyczny, akcelerometer, promaksymetry, gyro, kompas, barometer i color spectrum. W zwykłej i w X-ie będzie bateria 4500 mAh. W Pro
4600 Ah, czyli bardzo niewielka różnica. Za to ładowanie aż dwukrotnie szybsze, 120 W. W 18 minut można naładować całą baterię. Gdzie w poprzednich, w tańszych modelach 39 minut, czyli prawie dwa razy tyle. I oczywiście bezprzewodowe szybkie ładowanie do 50 W w 100% można ładować 41 minut bezprzewodowo. I reverse charging 10 W. Wersja X tego nie ma. Power Delivery 3.0 i Quick Charge 4.0. To jest Quick Charge 4+. Ceny 510 euro za zwykłą 12, 700 aż 9 euro za wersję X. Czemu X taki drogi jest? Ja tu nie widzę jakiejś przewagi tego X-a. Skąd ta cena się bierze? Napiszcie w komentarzu, może coś przeoczyłem. Kamery? Nie. Nie wiem. No i 650 euro to jest jakieś 3000 zł po dzisiejszym kursie. Średnio. Ja oczywiście zakupię wersję Pro. Mam jakieś zdjęcia? Najprawdopodobniej czarną, bo tutaj wszystkie te kolory są takie średnie. Jest oczywiście wersja zielona w takiej wegańskiej skórze. Średnio to wygląda. Czarna, myślę, wydaje, że jest najlepiej. Wszystko kwestia gustu. No i tyle na dzisiaj. Kiedy będzie dostępny? Nikt jeszcze nie wie w Polsce. Ja oczywiście po dokonaniu zakupu zrobimy unboxing i dokładny test 12 Pro. Pozdrawiam i polecam.